gdzie to dokładnie było, ale już chyba cały wczorajszy dzień jestem w Esterbottom. To właśnie ten most, na którym siedzę, został fundowany przez Len Westerbottom. Znacie, że bardzo fajna chatka. W tym pokoju nie spałam. Było zbyt wielu chętnych. Emily i Walter spali w tym pokoju. Obok jeszcze jedna para ludzi i ja wylądowałam na strychu. Wywalili mnie z powodu koronawirusa. No cóż, na strychu było całkiem nieźle. Trochę dużo komarów i mysie bobki. Teraz wszyscy opuścili chatkę, a ja sobie siedzę już w przyjemnym pokoju. Pada deszcz, nie jest aż tak tragicznie jak miało być, więc chyba ruszę się 17 km do następnej chatki. Nastawiłam się na to, że będę dziś odpoczywać, więc te 17 km to w ramach odpoczynku. No, myślę, że pójdę tą alternatywną trasą, choć okazało się, że da się jakoś tam obejść to urwisko i przejść grzbietem, ale potem jest kawał asfaltu i to trochę bez sensu robić ten asfalt. Przyjadę sobie kiedy indziej i przejdę szlaka asfalt, wtedy mogę autostopować, jeżeli wtedy, kiedy przyjadę, będą już otwarte granice, bo to jest droga do Norwegii. A ja sobie pójdę bardziej w prawo i bardziej prosto do Ternaby. Ale to dopiero pojutrze. Tak, pojutrze. Tak gdzieś wygląda szlak. Wyciągnęłam się z chatki. Jest potwornie mokro, wszędzie pełno wody. Tam jeden renifer stoi, jest dużo reniferów, ponieważ pewnie dziś przy deszczu nie ma komarów i zeszły z gór pojeść trochę trawy w lesie brzozowym. Znów nie jest to może najlepszy znak, jaki w życiu wykonałam, ale w tych warunkach pogodowych nie stać mnie na nic lepszego niż gałęzie wierzby karłowatej, 2100 km. No to zaciągam gardę i 4 km do chatki. Witajcie. Nie jest to odcinek, na którym jakoś specjalnie miałabym ochotę filmować, ani też nie jest to odcinek, na którym było co filmować. Idę tym alternatywnym szlakiem, który sobie wymyśliłam, jest oszczędzam i on asfaltu. Emily i Walter poszli tym moim oryginalnym.
Ten jest w każdym razie znowu okropnie bagnisty, no nic nowego, w ogóle cały czas są bagna. Idzie się właśnie tak jak teraz. O, no jestem trochę do pół stopy w bagnie. Czasem po kostki, czasem trochę więcej. Ze 3 metry suchego i znowu bagno. Jest ciepło, ale mam na sobie wiatrówkę, bo komary gryzą. Ale jest jeszcze rano, więc przynajmniej moskitiera nie jest na twarzy. Myślałam, że będą widoki na jezioro, ale o, widoki są takie. Nie ma widoków. Jeszcze z 8 km tego i będę szła drogą już na północ. No. Rozespana jestem. Wczoraj spałam w chatce właśnie. Emily i Walter honorowo poszli tym razem spać na strychu. Choć spędziliśmy razem cały wieczór w tym samym pokoju, więc jakby zasadność wynoszenia się na noc jest lekko wątpliwa, ale powiedziałam, żeby robili jak uważają za stosowne. No, a tu wczoraj, dzisiaj spałam w takiej budce nad jeziorem. No i właśnie sobie idę dalej. Ale monstrualny koźlarz. Dla porównania moja ręka. Ładny okaz, szkoda, że nie mam jajek, albo że nie mogę zrobić porządnej zupy, bo nie mam jarzyny. Chodzenie po bagnach ma swoje zalety. Pierwszy zbiór hiortronów, czyli malin polarnych, po angielsku zwanych cloudberries. Mam za mało cukru, żeby go marnować na te owoce. Wolę je z cukrem, bo są trochę mdłe i przypominają smaku dynie. Ale zjem. Oczywiście, że zjem, skoro są, to nazbierałam. Butelka Nalgene się do czegoś przydaje właśnie, oprócz parzenia herbaty do zbierania owoców, bo się nie zgniatają. Dziś miejscówka na noc dosyć nietypowa. Jestem w Ternamo. Zapytałam, czy mogę rozbić namiot, ale nie na trawie. Czy na trawie, ale pod altanką taką plastikową. Także jeżeli będzie padał deszcz, to ja i tak będę sucha. No, tu mam widok na jezioro. No i jakieś tam jeszcze drobne deszczyki przechodzą. Wpadłam na kolejny niezbyt mądry pomysł, żeby dla zaoszczędzenia trochę asfaltu, kilku kilometrów, przebić się przez górkę z Ternamo do Ternawy. Miała być jakaś ścieżka, myślałam, że może znowu jakaś dróżka lapońska. No zaczęło się starą drogą, ale ścieżki nie ma. Także czysty, żeby bushwalking wzdłuż tego strumyczka, ma być przełęcz na górze i potem jakieś jeziorka. O Jezu. Kurwa, mi sypie generalnie, jestem caluśka mokra, bo padało w nocy, wszystko jest mokre. Ohyda, więcej skrótów nie robić. Pojawił się na chwilę zalążek ścieżki, którym chodzą tylko łosie, ale ten płaski kamień, czy nawet plastik, który jest na tym słupku, no to jest ludzką ręką zrobiony. Jest górka, ma być przełęcz. No, powinien ten drugi szlak dojść, ale wątpię. Na drugiej przełęczy pojawiły się stare ślady kłada i one się kontynuują. Jest nawet kokardka. W dole widać już cywilizację, no i słychać samochody. A mam nadzieję, że to już tak się będzie kontynuowało. O, zaraz mnie szlak trafi, szlak narciarski. Nie ma już śladów skutera. Do wyboru jest 5 albo 10 km, a ja po prostu chcę dojść prosto do miasta. Ja nie wiem, jak to zrobić, bo jest taki gąszcz. O, musiałam zejść z tych szlaków narciarskich, bo nigdy nie dojdę. Widzicie to szare tutaj? To jest droga. Gruntówka, która doprowadzi mnie do głównej.
Witam ponownie. Wczoraj był naprawdę zły dzień, który się ostatecznie całkiem nieźle skończył. Krzywo trzymam aparat. Teraz jestem w Lesie Brzozowym nad jeziorem Bielojaure. Bielojaure jest tam poniżej tego pagórka, na którym spoczywam. Wczoraj wylądowałam ostatecznie w sklepie z rękodziełem i poznałam właścicielkę tego sklepu, czyli Helenę. No ostatecznie Helena zaprosiła mnie do siebie na wieczór. Z jej znajomym jedliśmy kolację, te historie interesujące były opowiadane. No i z ciekawych rzeczy, oprócz prysznica i pralki, z którymi miałam do czynienia wczoraj. Ja mam teraz na drugie śniadanie kotlet z łosia, z łosiny. Tak wygląda. Doprawiłam go trochę masłem i myślę, że dam też trochę przecieru pomidorowego. A na deser będzie czekolada salmiakowa i pewnie jeszcze coś z tej torby, którą mam tutaj. ...2200 km. Wczoraj był tak intensywny dzień, że zapomniałam o tym fakcie przekroczenia 2200 km. Więc miejsce jest zupełnie niepasujące do tego, ale nie szkodzi. Ostatnio głównie wędruję przez Lasy Brzozowe, więc i napis jest w Lasach Brzozowych. Tak naprawdę miał wypaść nad rzeką tuż za Ternawy. No ale tutaj też jest całkiem przyjemny. Dziś jest jakoś tak parno. Strasznie jestem śpiąca już. Marzę o tym, żeby rozłożyć się w chatce. Bardzo przyjemna chatka się trafiła, mam ją całą dla siebie, nikogo nie ma. Jest w takiej długiej, polodowcowej dolinie, z tamtej strony są takie ściany skalne, z tej strony trochę łagodniejsze. Zbocza, w środku jest pagórek morenowy, taki ciągnący się wzdłuż doliny, no i właśnie na szczycie tego pagórka jest zlokalizowana ta chatka. Jest mały strumyk w pobliżu, chwilę popadał deszcz, ale przestał na szczęście. Zjadłam drugiego kotleta z łosia, no i teraz mam na deser zupę różaną. Bardzo dobra. Jak będę wracać do Polski, to na pewno sobie kupię trochę tej zupy różanej na pamiątkę. Zrobię na jakiejś fajnej wycieczce. Będę wspominać, jak jadłam ją tutaj, w tej właśnie miłej chatce. Thank you.
wiosce była para wędrowców. Są na rybach, na takiej małej wycieczce. A teraz idę do góry. Jest strasznie dziś parno. Komary. Muchy były na dole, na razie się jeszcze nie zebrały. Pot po prostu ze mnie spływa. Idę w wiatrówce, ale bez koszulki, więc nie jest jakoś super gorąco. Czy jest? Oczywiście możecie zobaczyć, o, jak spływa pot po mojej szyi i pod kurtkę. Także w Laponii też była gorąco. Jest tylko jakieś 19 stopni, ale po prostu kapie mi z nosa. O, ohyda. A nie jestem nawet w połowie jeszcze tego podejścia. Pierwszy rzut oka, te ciemne plamki, które są widoczne na śniegu, wydają się być piargiem, który osypał się ze szczytu tego wzniesienia, ale to są renifery. Renifery stoją sobie na śniegu, ponieważ tam nie ma komarów i tam mają chwilę spokoju. Słychać trochę, jak porykują. Jestem już pod wiatką w Amarnes. Tam jest Amarnes, właśnie nadciąga ulewa, więc w samą porę. Wiatka jest z tych, no, oczywiście skromnych, aczkolwiek ma palenisko w środku. Wąskie ławki, no ale zmieściłam się. A teraz się biorę za przygotowanie kolacji. Dziś będzie kolacja szczególna, bo nie mogłam się oprzeć tym pięknym borowiczkom, które znalazłam rano, zapakowałam do papieru. Borowiczki młode, piękne, suche, więc przetrwały znakomicie. Tak wyglądają. Jeden już jest pokrojony, a drugi czeka na pokrojenie. Podsmażę je na masełku, które mam w słoiku. Dodam do kuskusu i do kiełbaski, którą mam ze sobą. Powinny być pyszne. Grzybki gotowe. 5 minut na masełku, cienkie plasterki. No i teraz wrzucę kuskus, który zaparzyłam chwilę wcześniej, że jest w dwóch porcjach. No i wspomniane kabanosy. Leje, a ja w suchym, ciepłym miejscu z dobrą kolacją.